Od początku wiedziała, że łatwo nie będzie, ale i tak wybrała piłkę. Sport ten pokochała w dzieciństwie i wiedziała, że chce związać z nim przyszłość. Od małego gdzieś tam z bratem się grało, więc nie jest mi ta piłka nożna obca. Zaczęło się od Sokoła Jerzmanowa, tam grałam z chłopakami. No niestety musiałam się z nimi rozstać, bo już dalej nie mogłam z nimi grać, więc postawiłam na klub Zagłębie Lubin, gdzie zaczęłam grać w trzeciej lidze. Po niewielkim okresie wylądowałam w ekstraligowym Zagłębiu Lubin. To właśnie w Zagłębiu Lubin została zauważona przez ówczesnego trenera reprezentacji Polski. Strzelała dużo bramek i to zaowocowało powołaniem do reprezentacji. W reprezentacji, jak dostałam już powołanie, bardzo się ucieszyłam. Pojechaliśmy wtedy na 2 tygodnie do Rosji, do Soczi, na turniej. Bardzo też mile wspominam ten czas, bo była to, mówię, taka fajna nagroda. Zawsze jak się wychodziło na boisko i śpiewało się ten hymn, no to wiadomo, ciarki na rękach, to jest naprawdę niesamowite przeżycie. Chociaż Karolina dotarła do poziomu reprezentacji, to jej kariera nie potrwała długo. To z powodu kontuzji, ale też wielu kłopotów klubowych. Po kontuzji doszłam do siebie w Zagłębiu, niestety klub się rozpadł. Trafiłam do Miedzi, również klub się rozpadł i teraz jestem zawodniczką Chrobrego Łuków. Chociaż kobieca wersja piłki nożnej wciąż nie jest tak popularna jak męska, to Karolina widzi zmiany na plus. Sama nie wróci już raczej na poziom reprezentacji, ale chce swoje doświadczenie przekazać innym. Teraz jestem trenerem i dążę do tego, żebym to ja wychowała, że tak powiem, reprezentantkę Polski. Kto wie, być może za kilka lat kciuki trzymać będziemy nie tylko za męską reprezentację na Euro, ale też żeńską, o której sile będą stanowić także wychowanki Karoliny.